Język polski, strona 14 i 15. Jak napisać życzenia lub pozdrowienia? Co my tutaj mamy? Przede wszystkim, co my mamy ważnego? Życzenie. Przez ży z kropką, tak? No sobie wyobrazić magiczną różdżkę. Ona zawsze ma taką kropeczkę, więc musi być ży z kropką. Życzenia lub oczywiście uotwarte pozdrowienia. Aby złożyć... Znamy słówko żyć w tym, tak? Może w ten sposób. Tam, gdzie mamy żyć, praktycznie, no nie zawsze, ale w tym przypadku mamy ży z kropką. Aby złożyć życzenia lub przesłać po P zawsze RZ pozdrowienia, najczęściej korzystać. Mamy że RZ, tak? W ogóle wykombinuję, w jaki sposób to odmienić fajnie. Z poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych lub SMS-ów. W zależności leżeć legowisko. Zależność że z kropką od intencji swojej wiadomości wzbogacamy emotikonami, czyli znakami obrazującymi uczucia, tak? Mało otwarte i obrazującymi. To jest ują, więc wiadomo, że otwarte, lub zdjęciami odwiedzanych miejsc. Życzenia i pozdrowienia można, że z kropką, bo się wymienia mogę, przygotować po P zawsze RZ, także, i tu jest wyjątek, bo pokamiliśmy zawsze RZ, ale mamy sobie, to jest po prostu sklejone dwa słowa, tak oraz że. A że piszemy przez ży z kropką, więc to sklejenie też piszemy przez ży z kropką, tak? Także jest sklejonymi wyrazami i warto to się temu przypatrzeć dłużej, tak? Na kartce pocztowej. Kartka pocztowa. Co my tu mamy? Przydatne słowa. Zwroty do adresata. Kochana mamo, drogi dziadku, cześć Aniu, Tomku, tak? Kochany oczywiście przez CH. Sformułowania, formuła, muł, wszystko przez u otwarte, występujące, uj mamy znowu, ujące, czyli otwarte, w treści pozdrowień lub życzeń. O słówko wejdzie nam w tym razie bez problemu z tym, że życzeń jest przy z kropką, nie? Tak, sformułowania występujące w treści pozdrowień lub życzeń. Serdeczne, gorące, szczere, najserdeczniejsze z okazji, w dniu, z wycieczki, z wakacji, z wędrówki. Moc, dużo, wiele, co niemiara. Zwroty pożegnalne. Widać życzenia i żegnać przeży z kropką. Pozdrawiam, uściski, ucałowania, czasowniki. Życzę, składam, przesyłam, ślę. I co my tu jeszcze mamy? Jak napisać kartkę z życzeniami? Teraz na chwilę daruję ortografię, po prostu będę czytać, tak? Bo nawet za długo. Tekst na kartce pocztowej zapisz po lewej stronie. To część przeznaczona na wypowiedź skierowaną do adresata. Widać? Widać. Przykładową kartkę. No mam nadzieję, że ją widać. Może to będzie łatwiej. Ok, ładnie widać, tak? W prawym górnym rogu umieść nazwę miejscowości i datę. Widać? Miejscowość i data. Kolejny punkt. Zacznij od uprzejmego zwrotu do adresata. Możesz po nim postawić wykrzyknik. Wówczas kolejny wyraz rozpocznij wielką literą. Jeśli jednak postawisz przecinek, następne słowo pisz małą literą. Tu na przykład mamy kochana Ewo z wykrzyknikiem, nie mam pocinka i pójdę normalnie z wielkiej litery, tak? Pamiętaj, aby zwroty do adresata pisać wielką literą. Życzę ci, tak? Bo to zastępuje imię, mogłoby tak, życzę Ewo, tak? No to ci to jest wielkie litery, zobaczcie, ci, ciebie. Piszemy tu ładnie z wielkich liter, to jest takie zwroty grzecznościowe, tak? Ok. Nie zapomnij o podpisie. Czytelny podpis Marta w tym przypadku. Na końcu możesz także umieścić krótki dopisek. PS, czyli postscriptum. Post po scriptum pisaniu. Czyli już wszystko było napisane, już ktoś się podpisał i coś sobie przypomniał, tak?
Taki dopisek, postscriptum, wszystko było ładnie napisane i coś się przypomniało, tak? Już po podpisaniu się. Można tak jeszcze zrobić, żeby nie musieli od nowa pisać. Zaadresuj kartkę. Imię i nazwisko możesz podpisać skrótem szy.py, oznaczającym szanowna pani albo szanowny pan, szanowni państwo lub koleżanka, kolega. Następnie po nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i nazwę miejscowości. Tu mamy to wszystko, tak? Szanowna pani Ewa, ten adres, żeby to trafiło, tak? Ok, co tu jeszcze mamy? Jak składać życzenia? Pamiętaj, że ich treść świadczy o twoim stosunku do drugiej osoby. Przypominam, drugi przez U otwarte. Zadbaj o to, aby życzenia były szczere i płynęły z serca. Oczywiście w tym przypadku serce nie oznacza mięśnia sercowego, tak? Tylko chodzi o uczucia, o sferę uczuciową, tak? Którą nazywa się potocznie sercem. Nawet sformułowania zdrowia i szczęścia możesz rozbudować w oryginalny sposób. Wyraz oryginalny. Czytamy to w sumie oryginalny i to y nam znika, ale w pisowni mamy y. Oryginalny. Natomiast mówienie z akcentem na y po prostu brzmi głupio, tak? Mówimy oryginalny, ale piszemy oryginalny. To y jest tu widoczne. Sposób, bo sposoby. Dodając coś od siebie. Może akurat wiesz, o czym marzy osoba, której składasz życzenia i co jest dla niej ważne. Nie wahaj się właśnie tego jej życzyć. Wtedy poczuje się ona wyjątkowo. Co my to mamy ważnego? Może jako mogę, przy z kropką, a jako może takie z wodą, morski, wtedy RZ, tak? Akurat mamy kurę, czyli U otwarte. Marzy, jako marzenia mamy że RZ, tak? Marzyć. Marzeń, które oczywiście uzamknięte, życzenia już kolejny raz, że z kropką, ważne, bo waga, wysoka waga, coś jest ważne, nie wahaj się, nie wahaj osobno, bo wahanie to jest czasownik. Dlaczego wahaj przez samo H? Rzadko jest samo H, ale wahanie, mamy wszystkie rzeczy z hałasem, z hakami, tak? Mamy hak to samo H, więc waha, coś się waha, bo jest na haku, też samo H, tak? Się właśnie tego jej życzyć. Znowu z kropką, poczuje, uje się, nie kreskuje i się oczywiście ę, wyjątkowo też on. Ok, i sama nasza pocztóweczka. Gdańsk, 3 września, mamy tutaj jakiś tam rok. 2017 zresztą. Kochana Ewo, kochany przez CH. Tak? Przesyłam najlepsze życzenia urodzinowe. Życzę ci wymarzonej wycieczki do Portugalii i pięknych kwiatów w ukochanym ogrodzie. Prezent dla ciebie już czeka. Całuję mocno, Marta. Już je u ż, u otwarte ż. Z kropką. Marzenia przez RZ, więc wymarzony też przez RZ. I kochany, ukochana. Tak? Wszystko przez CH. PS, czyli postscriptum. I dopisek. Ewo, cały czas wspominam wakacje u ciebie. Było wspaniale. Pozdrowienia i buziaki dla rodziców. Buziak u otwarte. I znowu to ciebie. Ciebie, cię. W takich zwrotach z wielkich liter naprawdę lepiej wygląda. Duży szacunek i można w ten sposób dużo zyskać. I tutaj adres. Najpierw do kogo, później ulica jaka, u, l, kropka, czyli ulica, z wielkiej litery jaka, numerki, jeżeli numer mieszkania dopisać, kod pocztowy, miejscowość i mamy koniec tego wszystkiego, bo później tu już są tylko ćwiczenia. Ja to po prostu trzeba zrobić, a nie nagrywać w ten sposób, tak? Więc jeszcze raz, to musi tu wejść życzenie przeży z kropką. Tak? I to jest takie to najważniejsze zapamiętania z tego. I jak powinna wyglądać kartka pocztowa. U góry tutaj z prawej strony miejsce, data, kiedy było pisane.
Zwrot grzecznościowy do mamy kochana Ewo, ale też możemy użyć oczywiście innych, tak? Nie musi być kochana, może być droga Ewo, drogi dziadku, może być po prostu cześć i imię, coś takiego, jak kto to ma ochotę. Potem krótki opis życzeń, tak? Najlepsze życzenia urodzinowe. Podpisać się ładnie, jak coś się jeszcze przypomni, albo w tym przypadku to nie jest do końca życzeniem, też pisać jako postscriptum. I tyle. Ważna sprawa tu, żeby to było czytelne, żeby ktoś to czytał i żeby taka kartka trafiła. Jeżeli piszesz to w tym, w SMS-ie troszkę ta forma już nie musi być taka, natomiast w mailu bardzo dobrze było, żeby napisać to właśnie w takim stylu z tymi wszystkimi zwrotami grzecznościowymi. Ok. I to by było na tyle.